Żeby jednak zrozumieć, dlaczego Anna Kalbarczyk sama zawnioskowała o zdegradowanie siebie, trzeba przyjrzeć się temu, co działo się w sądzie apelacyjnym w Warszawie. Tym, w którym do niedawna orzekała Kalbarczyk i w którym do niedawna władzę mieli ci nominaci Zbigniewa Ziobry. Neosędziowie, którzy jako rzecznicy dyscyplinarni nie uznawali podważania tak zwanego statusu neosędziów, czyli swojego statusu też. Nasz sąd jak w pigułce pokazuje patologię tych wszystkich zmian. Od strony tej nie przepisów, nie frazesów, tylko od tej strony ludzkiej. I tu sięgnijmy po przykład. Przebieg jednej ze spraw lustracyjnych z lutego ubiegłego roku pokaże nam, jak tę politykę Piotra Schaba. Nie będzie zatem naszej zgody na to, aby poszczególni sędziowie sami eliminowali się bądź eliminowali się nawzajem z pracy orzeczniczej. Jego współpracownicy realizowali na sali sądowej w obecności obywateli. Rozprawa nie była nagrywana, odtworzymy ją na podstawie akt i relacji Anny Kalbarczyk. A chodzi o sprawę, w której razem orzekać mieli Anna Kalbarczyk i Przemysław Radzik. Wspomniany już wiceprezes Sądu Apelacyjnego w Warszawie i zastępca rzecznika dyscyplinarnego Piotra Schaba. Kalbarczyk uznała, że obecność Radzika w składzie nie gwarantuje wydania bezstronnego wyroku, dlatego postanowiła wyłączyć go ze składu. No i w tym momencie przerwał mi sędzia Radzik. Przepraszam strony za to żenujące przedstawienie zaprezentowane przez sędzię na sali. Więc ja mu wtedy przerwałam i powiedziałam, miał się pan odnosić do wniosku. Proszę milczeć, teraz ja mówię. Ale poszedł dalej. Oświadczam, że jestem wiceprezesem Sądu Apelacyjnego w Warszawie i zastępcą rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych. I zaczął mnie straszyć na sali w obecności stron. I prokuratora również IPN-u. O tym, jak to jest faktycznie z postępowaniami dyscyplinarnymi w drugim wydziale karnym, świadczy to, że pani sędzia może sobie składać pisma, jakie chce i składa, a dotąd włos jej z głowy nie spadł. I na sali żeśmy się rozstali. Pan sędzia Radzik nie zakończył. Wyszliśmy do pokoju narad i on do mnie wówczas powiedział, że nie zrobię za to pani postępowania dyscyplinarnego. Ale proszę nie iść tą drogą, bo nic pani nie wskóra, a jedynie zniszczy sobie zdrowie. Jak mówi Anna Kalbarczyk, ta groźba to jedynie namiastka tego, jak ówczesne kierownictwo sądu próbowało zmusić ją do ignorowania wyroków europejskich i polskich niekorzystnych dla neosędziów. Tak miało nie być. Ja miałam mieć jedyne słuszne poglądy. Właśnie takie pod kątem neosędziów. Że wszystko jest legalne, że KRS jest legalna, że w ogóle to nic się nie dzieje. Czy nie ma naruszeń praworządności? Absolutnie. Zanim jednak opowiemy o doświadczeniach tej neosędzi pod rządami nominatów Zbigniewa Ziobry, wyjaśnijmy, dlaczego ta karnistka z 25-letnim stażem w ogóle została neosędzią. Spójrzmy na grafikę. Kalbarczyk przez ponad 10 lat orzekała we wspomnianym już sądzie okręgowym Warszawa-Praga. Od 2017 roku, nadal będąc sędzią sądu okręgowego, orzekała w ramach tak zwanej delegacji w sądzie apelacyjnym w Warszawie. I do tego momentu jej status nie budził wątpliwości. Ale w międzyczasie, w 2018 roku, rozpoczęła starania o awans przed jeszcze wtedy legalną Krajową Radą Sądownictwa. Stwierdzam, że Sejm większością 3/5 głosów wybrał sędziów członków Krajowej Rady Sądownictwa. Tyle, że w 2018 roku rządząca wtedy Zjednoczona Prawica przerwała kadencję tej legalnej KRS i powołała nową, a sędziów do tej nowej wybrali politycy, głównie Zjednoczonej Prawicy, a nie tak jak było wcześniej, sędziowie. A urzędujący wtedy minister sprawiedliwości w takich słowach potwierdził kto, kogo i dlaczego wybierał do neo-KRS. Myśmy zgłosili takich sędziów, którzy byli naszym zdaniem gotowi współdziałać w ramach reformy sądownictwa. Wiedziała pani przecież, że kadencja poprzedniej KRS została skrócona nie wiadomo na jakiej podstawie, że w jaki sposób dokonał się wybór tych sędziów. Tak, wszystkie te wątpliwości miałam. Ale pomimo tych wątpliwości chciałam po prostu zobaczyć, jak ta Krajowa Rada będzie działać.
Zobaczymy. I zobaczyła. Ponieważ wiedziałam, że będzie źle. A mimo to, wróćmy do tej grafiki, nie wycofała się z konkursu. I w 2019 roku nowa KRS dała jej awans, a rok później prezydent Andrzej Duda powołał ją do orzekania w sądzie apelacyjnym w Warszawie. I właśnie wtedy została neosędzią. Niesłuszna była moja decyzja, tak? To była moja decyzja mylna, ale naprawdę podejmowałam ją w zupełnie innych okolicznościach. Do przyjęcia nominacji, jak twierdzi Kalbarczyk, namówili ją tak zwani starzy, czyli legalni sędziowie tego sądu. Spójrzmy jeszcze raz na tę grafikę. Znali jej poglądy prawne, bo przez 3 lata orzekali z nią, gdy była delegowana do sądu apelacyjnego. Dla nich miała być gwarantką, że nie będzie chodzić na pasku władzy.